To ty jesteś Bartek? Tak! Jedziesz z nami! Nauczysz się, kurwa! Fani czekają za tobą! Tyle czasu, że się nic nie robi! Jedziemy! Dawaj, dawaj! I co, przemyślałeś sobie? Tak! Weder, fanatyk. Co? Przemyślałeś sobie, no, co jest ważne? No co jest ważne, no widzowie są ważni. Dawaj! Lecznie, chodź, nie bój się, nic ci się nie stanie. Zobacz, tam sprzęt masz. Cegielnia. Jest sprzęt. Dobra, nagram coś w końcu, spokojnie. Nagram coś. Dogadaliśmy się? Tak. Siemanko wszystkim, z tej strony Feder Fanatics. Dzisiaj jesteśmy na znanym zbiorniku, często odwiedzanym ostatnio przez osoby nagrywające w internecie, czyli na cegielni. Dzisiaj technika i taktyka jest prosta, klasyczny Feder. Wędeczka, którą dzisiaj będę łowił, to jest Browning Silverlight Champion's Choice. Do 60 gram, 360, pół uncjową szczytówkę sobie założyłem, do tego kołowrotek Carptek firmy MAP z klipsem, który się sam wypina. To jeżeli chodzi o sprzęt, a zaraz przejdziemy do zanęty. Dzisiaj na taką zanętę seria Gold firmy Marlin Feather Competition. Ładnie to pachnie. Na haczyk będą białe robaki i będę to mieszał razem z ziemią bełchatowską, też od Marlina. Zestawik najprostszy, jaki się da. Będzie tutaj łącznik koszyka, stoper, może jakiś krętlik, to wszystko. I przypał. Bez gum amortyzujących jakichś innych, póki co, udziwnień. Jestem zwolennikiem, że im prostszy zestaw, tym jest lepszy. Naczykuję jeden pojedynczy biały robak. Zobaczymy, co to dzisiaj da. Coś tam podnęcimy. Daleko nie będziemy łowić, bo się teraz ryba trzyma blisko brzegu. No i skrętka oczywiście, nie? Na skrętce wszystko. O, skrętkę zrobię, bez tego. Bez krętlika nawet zrobimy. Skrętkę po prostu. Tylko stopera używam tego
stopera Matrixa, którym można zakryć węzeł cały. Zaraz wam pokażę, o który mi chodzi. Zrobimy długi przypon, żeby one jeszcze miały szansę też z opadu wziąć. Są dwie teorie, które mówią dwie całkiem różne sprawy, że im mniej oplotów, tym mocniejszy węzeł. A druga jest taka, że im więcej oplotów, tym mocniejszy węzeł. I ja całe życie nawiązywałem tak bardzo mało oplotów, z 5-6 maksymalnie. Od jakiegoś czasu zacząłem robić powyżej do 10 i zobaczymy. Na razie to testuję. Ale zawodnicy z Pawikowi bardzo dużo oplotów robią i mają wyniki. Dobra, taki z 1,5 metra. O. Pamiętajcie, żeby w przyponie robić jak najmniejszą pętelkę. Im mniejsza pętelka w przyponie i zresztą na skręce też jak najmniejszą, to wtedy jest jak najmniejsza ilość splątań. Zawsze daję trochę zanęty do robaków, żeby był ten zapach zanętowy w nich. Na razie damy 50/50 z ziemią, a potem jeszcze zasypiemy z dwoma koszykami ziemi samej. Czyli raz, dwie kasie zanęty. Raz, dwie garście ziemi, mieszamy to. Mam jeszcze, kurde, ten barwnik, ale ona taka jest teraz, sam raz chyba. Okej, okay. Szczypta robaków, dosłownie szczypta. Zrobimy rzut na sucho. Blisko, bez udziwnień. Dobra, i lecimy nęcenie. Fajny ten koszyk, bo z tej strony jest kratkowany, on jest niby do ziaren, ale nie wiem, no na razie go sobie tak wykorzystuję, się sprawdza. Ale też blisko łowię, daleko nie rzucam. Fajna pogoda, dzisiaj taka mgiełka. Jesteśmy od strony Karpiodyla, od strony pomostów. Dobra. Czy takie koszyki starczą, mi się wydaje. Tu jest duża populacja płoci i liczę na te płocie z opadu. A jak z opadu nic nie weźmie, to zanęta jest zmelasowana, zgaszona. Typowo Podleszcza. Może jakiś karp, zobaczymy. O, miałem branie. Z opadu. O, branie. Jest coś. Płoteczka. Pierwsza ryba tego roku. Nie musiałem na nią długo czekać. Bo niecałe 5 minut, zobaczcie, tak. Ubranie już. Tym razem pusto. We'll be right back.
sobie będziemy dzisiaj się bawić z potyczkami. Pierwszy wypad w tym roku. Tydzień temu opłaciłem kartę, przeniosłem się do innego koła. Teraz jestem w kole Czarna Łacha z Siechnic. Druga też taka, o, zobaczcie. Złowiona. Też ten sam rocznik chyba. Także... Ale powiem wam, że mimo, że łowię na jednego robaka, to nie widać brań za bardzo. I będę musiał chyba skrócić przypon. Zrobimy z 1,50 m takie 80 cm. 75. Połowę. I znowu jak najmniejsza pętelka. Przypon to jest Trabuco Champion 0,12, a haczyk 10 w ogóle, jaki skobel, co? Wędkę na kolanie, odparta na podpórkę i no, brania są. Coś jest. Brania są. Leszek. Powinienem go wziąć, wylądować pod bierakiem, ale podbierak mam w naprawie. A nie, jest jakiś taki gigantyczny też. Taki. 20 parę centymetrów. Ale taki leszek to dobry znak, że weszł w tą zanętę. Cieszę się. Jak zrobię drugiego, to się będę bardziej cieszył. To będzie potwierdzenie, że jakieś leszki się tam kręcą. Ja akurat jestem zwolennikiem mocno napiętej szczytówki. Motywuję to w ten sposób, że im bardziej napięta żyłka czy plecionka, tym szybciej widać branie po prostu na szczytówce. A jednak jak się łowi na taką prostą lub lekko leciuteńką ugiętą, to jest jednak troszkę tego luzu. Więc ja akurat łowię na naszpanowanych kijach tak zwanych. No ale to kurde było branie, podciągnęłem i nic. O, branie. Delikatnie. Znowu. Ale to jest półuncjowa szytóweczka, najdelikatniejsza jaką mam w tym kijku. I ledwo ją... No, delikatnie coś bierze. Bardzo delikatnie. Może to linek. Albo drobna ryba. Nie wytrzymałem, musiałem sprawdzić. Co to kurczę tutaj jest? Ajajajajajajaj. No, wyssane rybaki, leszcze. Leszcze się tutaj zagnieździły. To trzeba się na nie przystawić. Taki koszyczek. To klon. Ale nie pamiętam jakiej firmy to było, ale to klon tych browningowskich. Taki. Taki ring z takim pionowym. Ło, ale branie. Jest. Płotka jak nic. Ale ładna. Największa dzisiaj. Taka. Zobaczcie. No, ładna płoteczka. Ponad 20 na pewno. Płynie. Tu można nimi tak rzucać, bo jest głęboko przy brzegu. Czyli było tak.
Płotka, leszczyk. I teraz płotka. Już cztery ryby mam. Sami widzieliście, co większa płotka już potrafi z tym kijem. Jak go ładnie wygiąć. Fajnie to wyglądało. Normalnie kij w pół przy tym braniu. Dobra, trzeba coś polać. Herbatki sobie zrobiłem. Jeszcze nie jest tak ciepło, mimo że wiosna idzie, to kurde. Herbata owocowa. No siema. Zbychu, potrzebuję jokersa na niedzielę. Będę. A ty też? Co? Aha. Czemu lika? Przestań, Zbychu. Wygłupiasz się teraz. Jak chcesz. No to ćwiartkę jokersa i haczykowe ileś tam, żeby na haczyk było. Pinka białe będziesz miał. Czerwonego masz? Ćwiartkę? I tyle. Dobra. Dobra, dobra. Dobra. To się było w piątek. To zostaw mi jedną. No, hej. Ale branie znowu. Jest. Znowu ładna płotka. 23. Tak, 23. Nieźle, nieźle. Ale chyba ja rozgryzłem, wiem o co chodzi. Trzeba dorzucić trochę robaków do każdego rzutu. I one wtedy wpadają w amok i nie są ostrożne i tracą czujność. Po prostu biorą. Dlatego widzicie, jak jest fajne, fajne, agresywne brania. Nie trzeba zacinać. Się same zacinają. Płotki też spoko, waleczne. Można łowić. Przydałby się jeszcze mały karpik, linek, karaś i mogę jechać do domu. Branie. Jest. Ta mniejsza. Nie ma 20. A nie, no jest elegancko. Jestem zadowolony dzisiaj, naprawdę. Dzisiaj jest eleganckie łowienie. Bardzo mi się podobuje. Co jeszcze? No takie haki wielkie. 10, rozmiar 10. Złote haki. Złote haki pod płotka. Czy jaką dziwną rybę złowiłem. Wygląda jak leszcz, łeb ma leszcza, a ciało ma takie jakby płoci, nie? Jaką hybrydę złowiłem. Skarłowa ciały leszcz. No. Takie ryby dziwne w cykerni pływają. Słuchajcie, kończymy powoli tą relację, kończymy powoli ten odcinek. Ryby przestały brać. Się skoczyły jakby. Więc ja się powoli będę z wami żegnał. I no i co, słuchajcie, zapraszam do subskrypcji, lajkowania filmów i śledzenia kanału na bieżąco. Będą nowe filmy, są nowe pomysły, także myślę, że będziecie zadowoleni. Trzymajcie się, tylko czyste wędkarstwo, pamiętajcie.